Mówi się, że kapitan opuszcza statek ostatni. Ten akurat wchodzi do gry jako chyba trzeci z tej drużyny, ale po jakim turnieju? Panie i panowie! Dzień dobry, Przemek Świercz, kapitan reprezentacji Polski w Amp Futbolu. I tutaj narzędzie pracy. I od razu moje szybkie pytanie. A niech mnie kule biją, czy to na miejscu, czy to fopa będzie powiedzmy? Nie, jak najbardziej na miejscu. Skoro jedną nogą w finale jest na miejscu, to niech mnie kule biją, tym bardziej. Ale z naszej perspektywy, jako zespołu, to w ogóle tu nie jest super. Super pod takim kątem, że zespół grał bardzo świadomie. Graliśmy tą piłkę, którą chcieliście grać. Którą chcieliśmy grać. Okej, ktoś powie teraz, dobrze, dlaczego przegraliśmy z Hiszpanią. No bo to powodów pewnie było wiele. No to szczerze nam zabrakło skuteczności z tą Hiszpanią, bo mieliśmy okazję, przeważaliśmy, kontrolowaliśmy grę, no i jak to w sporcie sami bywa, nie zawsze ten, który gra lepiej wygrywa. No ale szacunek dla nich i pochwała za różne. Kibice dopisali, co? Powiem szczerze, jak ja widziałem i w ogóle cały anturaż tego i was z kibicami. Coś światło. Ja już też trochę już wiem, że nie było obrazu w polu piłkarza, który by grał przy takiej publiczności. Jeżeli byśmy na mecz na Grecji, gdzie na stronie zawiodło niespełna 5 tysięcy kibiców, to dla nas to było, wiesz, tak. Ruszo. Z orzechiem na piersi. No, kurcz. Już w ogóle energia to pierwszy, tak wiesz, noga nam się ugięła, stresik był. Przepraszam. Martunia. Lewa noga. Lewa noga. Prawa odpada. Bardzo ważne pytanie, bardzo ważne pytanie. Kiedyś na treningu reprezentacji Polski pojawił się u was młody, zdolny bramkarz, który tak testowo przyszedł sprawdzić w szarych dresach. To pytanie pewnie do trenera Dragosza, ale dlaczego nie znalazł się w szerokiej kadrze na mistrzostwo? No tłumacz się tak. Musisz raz powtórzyć jego cechy, bo... Młody, zdolny, perspektywiczny, w szarych dresach i poza kadrą. Za kadrą. Wiesz co, pamiętam, kurczę, było tak raz, był taki koleś. W ogóle wszyscy się tak patrzyli na niego, ty, co za koleś przychodzi w szarych dresach na trening? W ogóle to nie były kadrowe ubrania, tak pan niego patrzyliśmy z boku. Ale z tego twojego opisu dopasuje mi tylko szary dres, bo ani on był młody, ani perspektywiczny, ani, jak tam był jeszcze? No nieważne, do tej pory, no. A do tej pory myślałem... To będzie chyba odpowiedź twojej pytania. Do tej pory uważałem, że Przemek zna się na piłce. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć i może kiedyś zaprosimy na to boisko. A to nie było, Filip, to nie było do ciebie. Cały trening to jest bez piłki. A potem wiesz, wchodzisz na mecz, znajdziesz piłkę i wiesz. Szaleństwo. Właśnie Przemkowi, że ten w Hiszpanii gra taki Castro. Fidel, nie. Fidel to Filip. I słuchaj, wyobraź sobie, że jak narciarski. Tak przynajmniej mówili, teraz widzisz, że on tak. Zdobył medal dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich w Czernierce, tak. A tu grał w kadrze Hiszpanii. Ja nie znam historii, więc się tego nie doszukiwałem. Ja byłem przekonany, że inaczej, ja nie doszukiwałem się historii, bo myślałem, że Przemek go spokojnie zna. Nie znam. To być może ja go w piątek zobaczę na Blind Futbolu w reprezentacji Rumunii. Może być. Multikulti. Czyli Przemku jeszcze raz, bez piłek ci dobrze wychodzi, bo na waszym treningu? Ja jestem nauczony gry bez piłki. Okej. Okay. Widzisz, to jest trochę taki potem kłopot, że jak w meczu stajesz piłkę, no to co z tym zrobić, tak? Może tak jak trener Andrzej Stajler mówi, jak nie wiesz co zrobić, oddaj do przeciwnika, niech on się martwi. Tak może być. No ale widzisz, potem jak grasz z taką Hiszpanią, dowiadujesz się, że przeciwnik jest... przy piłce? W sensie jest paralimpijczykiem w polskiej barwie, no to nie wiesz, to jest przeciwnik, jak to jest po której stronie. I ty bardziej głupiejesz, no. Dlatego ja wolę stać. Słuchajcie, bo ja nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że ja w ogóle nie jestem technicznym graczem. No wiem, ale tutaj nie ma w ogóle żadnych... Ile sobie dnia zaraz zrobiliście na nagrywki ze mną godziny? Czekaj. I ty chcesz, żebym ja z narożnika do tego dokopał? Tak. Nie da rady? Wiem, że mam 47 lat. A ja wiem, że masz 47 lat, ale nie kończysz. Ale narożniki odległości się nie zmieniały. Cieszynka przy tygola nie strzeliłeś. Dobra, o, tak. Pyk. I... Oj, dobra. Nie, ryzykujmy.
jakąś dłuższą wypowiedź chcesz ode mnie uzyskać? Nie. Andrzeju, ja wiem, że pan będzie przyjeżdżał na Turbo Kozaka ilekroć będziemy go kręcili, ale nie dzisiaj. Już pan wie, o co chodzi. Pięknie. Przemek Świercz, I'm football captain. Istotna sprawa, najważniejsza, żeby te Turbo Kozak mówić w tym samym czasie, to ręce, czyli Turbo Kozak. Tak jest, dokładnie. Co ty słyszysz? Turbo Kozak. Jest coraz lepszy, nie? Nie psujmy tego piłką, nie psujmy. Nie przywoź piłek. Nie przywoź piłek. Wchowanego się pobawmy. A może jakby właśnie w tym kapturze jest pani głowa. W ogóle go nie zdejmuj. A dobra, tak z ręką? Nie. Nie, nie, że patrzysz się. Tak, ja, patrzysz, tak się zasłuchaj. Patrzysz i ja nie powiem. Tak, tak. Myśleliście ostatnio o tym. Przemku, jak masz jakieś plany na... No, myślałem, że południe. Dzisiejsze, później myślę, że popołudnie, a teraz na wieczór, to chyba pora jest weryfikować, bo się nie odbędzie. Tak, to ja czekamy. No czekamy, a jeszcze jak się doczekamy, to potem jeszcze długo będzie to trwało nagranie. Wtedy zaczną się schody. Zaczną się schody, ale wiemy, że droga do sukcesu nas zawsze prowadzi przez... Do sukcesu. No i będzie sukces. Do sukcesu. Państwo widzą? To jest program. Nie tak godzina. Ja stoję i wy się obiecacie moją synę, tak? Czyli Grzesiu trochę o... O, dokładnie. Nie za dużo od nas wymagasz? Tak, od tak, ciebie? Mało. Taki wielki strzech wymagi. A więc zaczynamy. Tak stoimy? Tak, teraz stoimy tak. Tak? Prawo trochę Grześka pół kroku. Ja też? Jezu, bo Jezu. Jeszcze może mam prawą nogę przesunąć. Tak, tak. Zaczynam! Czemu żarcie wyostrzył? Dobra. No i tam jest nowa konkurencja. Tam zero litości. Wiem, bo to Paweł Grzeło był u nas w tym kiedyś na treningu. No. Trzeba, nie można trafiać w bandy. Chodzi o to, żeby obok tych blach. On mi kazał też. Nie zna się. Nie zna się. Ty, tą salmę to. Słuchaj. Nie. A ty, jak nie mamy pijek, to czym będziemy w ogóle trafić? No to już masz kilka punktów. Dobra, to jest to. Uderzając gasić to tak. Najlepiej w bandę, o właśnie. Tak jak ostatnio było okej. A weź mu zapal wszystkie. Poszty. Albo zgaś wszystkie. Jakiś pomysł na nich, że strzelisz? Wiesz co, ja powiem ci, teraz tych konkurencji się boję. A jeszcze słyszałem, że to są... mam trzy piłki, czyli co? Tu się muszę kręcić na prawo, na lewo, a co z trzecią piłką? Przecież to jest masakra. Ale będę zakręcony. Trochę. Po prostu do domu powiesz, no ej, gdzie byłeś? Wreszcie, to wreszcie. Kozaku. To po kozaku, ale drugi tydzień? Ja bym tam kole zostawił. I tak kule wypadną, więc chociaż dla dekoracji miej. Dobra, muszę się skoncentrować. Odwreszcie, no. No, rękę trzymam na piłce jedną. Na pulsie, a później na pulsie. Nie, znaczy moim zdaniem, ty do tej konkurencji podchodzisz jakoś tak za bardzo analizatorsko. Idź na żywioł. Jeśli takie słowo jest. Jest. Znaczy wiesz co, u nas po tą analizę meczu to mamy kluczowe słowo świadomość. Nie wiem, jak to ująć. To tutaj jej nie będziesz miał. Nie. Podejdę tego taktycznie, złożę sobie lewą kulę tutaj. A wiadomo, a druga kula na piłce i jedziesz. I jadę. Potem sobie do sprawy. 3, 2, 1! No to jeden! No to dwa! A to już jest 3. Słuchajcie, wiele osób mnie pyta, czy w Turbo Kozaku są wielkie pieniądze. Wiele osób mnie pyta, czy w Turbo Kozaku są wielkie pieniądze. Widzę, że od razu do bankomatu. Wiesz co, bo ja... Ile wygrałeś? To było, bo ja nie wiem, jak się tutaj płaci. Mam już 3A. A propos wielkich pieniędzy, 3 razy już próbuję zapłacić. Mam za każdym razem odrzuconą płatność kartą, więc... Może? Tak, w Turbo Kozaku są wielkie pieniądze, od razu do bankomatu. Tak, jest wypłacone, zapłacone. Żyjemy. Proszę. Teraz. Teraz w miasto. Się pływa, się skacze, słuchajcie. Ciałko też trzyma. Kapitan Przemek Świercz. Pozdrawiam. Super występ, musicie to obejrzeć. To on. Albo nie widzę problemu. Ja bym wziął prowadził ślepy kulawego. Czarną czy niebieską? Czarną, gdyż... Dobra. Nie wiem, czy pan Przemek wie, że ja już jutro
lecę na Mistrzostwa Europy Blind Football z Marcinem Leszkiem. Ja słyszałem o tym, że zostałeś powołany. Gratulacje. No to widzisz, to gdzie ty chcesz grać z amputowanymi, jak ty masz z... Żywi, no więc ta koszulka... To na bar prowadził ślepy kulawego. Prowadził ślepy kulawego, nie widzę problemu, nie widzę przeszkód, biorę ją i nawet wezmę ją do Bukaresztu. Ty faktycznie, jak ty będziesz ślepy i prowadził, a ta nie ma kulawy. Ale tu są spoiwo, łącze. Łącz nas piłka, dobra. Jest!